Ludzie, znowu trzeba wstać w tej głupiej pracy. Na szczęście w sumie jeszcze tylko jeden stack emeraldów i wreszcie uda mi się przejść całą grę. O, dzień dobry panu, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, chciałem się zapytać, czy posiada pan jakąś zbroję, bo wybieram się dzisiaj na dosyć niebezpieczną wyprawę i wie pan, muszę się trochę uzbroić. Oj, szczerze, no ma pan naprawdę szczęście, ponieważ właśnie dzisiaj przyszła mi dostawa i mam do sprzedania diamentowy napierśnik za 20 emeraldów tylko. Co pan na to? Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Proszę zaczekać w kolejce. Co wam w ogóle odpala? Przecież to jest moja spialnia, wypadł już mi stąd. To jest moje łóżko, zostaw je. Widziałeś to? Co tu się właśnie stało? To było strasznie mega dziwne. Dobra, po prostu ja nie tego gościa już nie wpuszczę nigdy do sklepu, bo to co on zrobił to jest jakaś masakra. Ale nieważne, 20 emeraldów poproszę. I masz tutaj napierśnik. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia, do widzenia. I co to jest? Nie, to wygląda jak dym, ale to nie jest możliwe. Dym przed moim sklepem? Nie, człowieku, co ty tutaj robisz? Panie, błagam pan! Poratuj pan chlebem, jedzeniem, ogólnie jedzeniem. Chleba to akurat może nie, ale jedzenie. No nie będę zły i mogę ci dać chleb w sumie, bo mam trochę. Trzeba być dobrym człowiekiem, masz tutaj. Albo trochę więcej ci rzucę. Panie, ale chleb to dla psa może. Jak dla psa? Człowiek co je? No krowie może pan dać chleb, no. Chleb, proszę pana, no. Bo szanujmy się, no to, widzi pan ten chleb. Co ty ja chcesz zamiast chlebu? Na niego. Emeraldy, panie, no co pan? A co pan z tymi emeraldami zrobi? Jest, żeby jeść i, kurde... Czyli, chleb. Czekaj, sugeruje pan, że za emeraldy kupi sobie pan lepsze jedzenie? Oczywiście, że tak! Nowe, świeże, mleko od krów! No, co pan myśli, że krowy za darmo dają? Dobra, dobrze, spokojnie. To chyba w 19 spokojnie, wieku. Spokojnie. Dam panu te emeraldy, bo ja jestem dobrym człowiekiem, ale niech pan tutaj mi obieca, że pan po prostu stąd pójdzie jak najszybciej. Ja dam panu emeraldy tutaj. Jasne, panie. Oczywiście. Parę emeraldów, trzy. Proszę tutaj, ale no, proszę już sobie iść stąd. Jasne, już idę. Co? Nie. Co pan. Nie. Pan ma cały netherite'owy set, po co panu były te emeraldy w ogóle? Nie wierzę w tych ludzi, to jest jakaś masakra. Ej, dziadyga, patrz tutaj! Ej, co wy gówniarze tu robicie? Już mi stąd wypadł. Co? Co to jakaś bomba jest? Prawie zginąłem przez was! Nie przysięgam, zaraz będziecie to wszystko naprawiać, weź rodzice za to zapłacą. Pójdziecie do więzienia. Przypał! Nie wierzę. Cała ściana rozwalona, cała ściana. Ja pierdzielę. W sumie jeszcze tylko jeden stack emeraldów i skończę tą grę, ale to co ci gówniarze odwalają, te dzieciaki w tych czasach, to naprawdę, to jest masakra. O nie, Boże, tylko nie ten gościu. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Mam dla pana super interesującą, najlepszą ofertę. Może pan dzisiaj wymienić swoje dwa emeraldy za jedną dynię. Jest to bardzo okazyjna cena, ponieważ ostatnio jedna dynia wynosiła jednego emeralda. Słuchaj stary, naprawdę nie chcę przerywać twojej świetnej oferty, ale ile razy mam ci powtarzać, że naprawdę nie chcę się z tobą handlować. Zresztą farmę dyni mam tutaj koło domu. Stary, ale farma dyni, jedna dynia, jedna tamto. Stary, wiesz ile jedna dynia chodzi na rynku? Ale mam nieskończoność praktycznie zasobów, mam koło siebie farmę moją własną. Stary, ale farma to nie to samo, patrz. Kiedyś sprzedawałem jedną dynię za 3 emeraldy, teraz sprzedaję za 5. Więc jest to naprawdę okazyjna sprawa. Pod względem inflacji, która aktualnie występuje. Czekaj, czy to są na pewno twoje dynie? Twoje produkty? Tak, zobacz pan. Nie. Nie, muszę to sprawdzić, bo ja naprawdę znam ciebie, prawda, ja znam ciebie i jestem w stanie, naprawdę, jesteś w stanie się posunąć takiego czegoś. Nie. Ale gdzie pan? Ale proszę pana, jest. Chłopie, wytłumacz, nie, czekaj, wytłumacz mi, gdzie są dynie. Melonika, człowieku. Do tych dyń, do żółtej, nie, do człowieku, ty wziąłeś stary. Moje dynie, ty sprzedajesz moje produkty. Cześć. Nie no, proszę pana, na dworze stało, tak? No na dworze, ale koło mojego sklepu, to są moje produkty. Człowieku, naprawdę, zmykaj pana, stąd, bo wzywam zaraz policję. Bo to co, ty kradniesz moje rzeczy. To jest pana budynek, tak? Tak. A tu jest linia oporu. Ja przekroczyłem tą linię, jestem na swojej linii. Człowieku, co pan robi na mojej linii? Chodź pan. Wzywam policję. Masz 5 sekund. Proszę pana, niech pan się nie awanturuje, jest ten... Nie, idę naprawdę. Ja to jest przesada, ja idę wzywać policję, idę, naprawdę. To jest przesada. Dzień dobry panu, jak mogę pomóc? Dzień dobry, a to jest takiej trochę nietypowej sprawie, bo ja wiem, że to jest sklep, ale ja przyszedłem tutaj szukać pracy, bo ja generalnie mam problem z pieniędzmi i jest cokolwiek, co mógłbym panu pomóc.
Wie pan co? Normalnie w zasadzie nie daję pracy, ale ostatnio jakieś dzieci, naprawdę dzieciaki, jak widzi pan, zniszczyły mi dosłownie całą ścianę. I mógłby ją, jeśli pan oczywiście chce to naprawić, chętnie, ja panu tutaj... Tak. Ja pana wynagrodzę solidnie, jak to pan naprawi. Dziękuję bardzo. To ja szybko teraz skoczę po narzędzia i zaraz tu przyjdę i będzie jak nowe, obiecuję. Okej, no dobra. Ja idę do narzędzia. Miłego dnia, teraz będę. Dzień dobry, ja tutaj chciałem kupić węgiel, można? Tak, oczywiście. Jeden węgiel, 5 emeraldów. Ile pan by sobie życzył? 2 węgla? No, 4, myślę, żeby było dobrze. Okej. Czyli ile to będzie? 20 emeraldów. Proszę, tutaj ja 4 węgla. Ja się trochę tutaj u pana, naprawdę. No, ostatnio, wie pan, inflacja podrożało trochę. Bo ja panu chciałbym coś pokazać, ja tutaj nie tylko w sprawie węgla tak naprawdę. Może pan ze mną? Oczywiście. Dobrze. Ładna wioska w ogóle tutaj, tylko strasznie daleko. No, wie pan, takie... A gdzie pan w ogóle mieszka? Tak z ciekawości. Wow, powiem panu, że to, nie wiem, jakieś milion kratek za górami tam, o tam, daleko, wow, daleko. No, taką drogę pan długą przebył, naprawdę no tak. Skoczyje. Ha! I co teraz? Będzie dla... Proszę mnie wypuścić, co pan robi? Nie, od dzisiaj będzie pan dla mnie handlował, ja pana zabieram do mojej krainy i teraz nie będę musiał przyjeżdżać tu milion kratek, nie, żeby nie może pan tak zrobić, rzeczy. Pomocy! Wszystko w porządku? Kto to jest? Wszystko dobrze? Ochroniarz. Tak, to jest właśnie mój kolega, robi takiego małego pranka na mnie. Tak, niech pan go wypuści, chodź. Na pewno wszystko okej? Tak, właśnie miał mi tutaj dać 20 emeraldów. O, że pan już sobie może tutaj iść. Kolega miał mi dać właśnie 20 emeraldów. To? No, widzi pan, tak się zachowują ludzie w dzisiejszych czasach, naprawdę. Chciał mnie uprowadzić, proszę go do tej wioski już nigdy naprawdę nie wpuścić. To jest zły człowiek, proszę pilnować właśnie tutaj mojego sklepu. Lecę za nim, dobra. Ej, kurde, co to za dźwięki? Jakby ktoś mi siano rozwalał. Człowieku, co tutaj robisz? To jest moja własność! Już, wolny stąd, uciekaj! Naprawdę, co się z tym światem dzieje? Człowieku, co ty robisz? Ty miałeś ścianę naprawiać, a nie niszczyć dach. No zbieram materiały, żeby naprawić ścianę. Chwila, jeszcze tutaj. Czekaj, sekundka. Skąd ty zbierasz materiały? Ty nie ma... Sekundka szkłowa. Ej, ale co ty robisz? Zwalniam cię w chwili natychmiastowej. Ale ścianę miałem! Ścianę, ale nie miałeś niszczyć reszty mojego domu. Przecież tak nie można. Myślałem, że weźmiesz swoje materiały. Naprawić. Nie, sorry, naprawdę, pracuję? Wziąłem mój cały sprzęt. Sprzęt, ja ale materiały, no, bierzesz materiał z mojego dachu na ścianę, przecież to wtedy miał dziurę w dachu, no sorry kolego, ale ja takiej pomocy naprawdę nie potrzebuję. Nie, w tych czasach nie da się pracować. Przepraszam cię, muszę cię zwolnić, bo to tak nie można, no. Wybacz ja mi. Ja pana zwalniam, nie wiem. Masakra. Ty sąsiad! Ty nie uwierzysz, Grażyna się poślubiła! Sąsiad, kurde, dzień dobry panu. Jak dobrze się rozwinął! Wszystko z panem tutaj w porządku? Oczywiście, że tak. Na pewno? Jak u pana sąsiada? Na powodzi się? No, wszystko w porządku. Na pewno? Na pewno. Chciałby pan może coś kupić? Jakieś produkty? Nie, ja kupować nie, ja to bardziej wiesz, sąsiad. Ja to chciałem popatrzeć, jak u sąsiada idzie. No, jak widzisz, domek mam naprawdę fajny. Tutaj pełna skrzynka emeraldów, tyle udało mi się zarobić. O, ja, to powodzi się sąsiad. Co pan robi? Sąsiad. Co pan robi? Proszę to zostawić, to są moje całe pieniądze. Zostaw je! Sąsiad, jesteś pewien? Spokojnie. Sąsiad? Spokojnie, proszę pana. Jestem pewien, oczywiście. Miłego dnia, spokojnie.